Witamy Państwa w Energy Gaz Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Saba 9.5 z silnikiem 2,3 litra turbo mocy 270 koni mechanicznych z 2005 roku. Zamontowaną mamy tutaj instalację KMN Evo. Jest to polski zestaw na bardzo wydajnych komponentach, o których powiemy za chwilę. Postaramy się pokazać, chociaż tak na pierwszy rzut oka chyba instalacji gazowej nie widać. Oto poszczególne elementy. Sterownik KMN Evo. Jest to bardzo nowoczesna jednostka sterująca, pozwalająca na bardzo dokładne i szczegółowe regulacje nawet mocno modyfikowanych aut. Po lewej stronie mamy filtr fazy ciekłej, już obok owinięty taśmą filtr fazy lotnej. Jeden z filtrów fazy lotnej, czujnik ciśnienia. Wtryskiwacze gazowe mamy tu pod osłonką, są to wtryskiwacze Eco Power, czyli już najmocniejsze dostępne wtryskiwacze gazowe. Oraz tam poniżej mamy reduktor KME Extreme, pozwalający obsłużyć bardzo duże moce, rzędu 350 nawet koni w 4 cylindrach. Auto spala z racji swojej dużej mocy i tego, że jest troszeczkę modyfikowane, to tak jak widzimy ma zmieniony układ dolotowy i dalej też ma 3-calowy układ wydechowy. Troszeczkę większe moce, rynie około 250, tutaj 270 koni mechanicznych. Spalanie około 15 litrów benzyny, gazu około 17 litrów. Na każdym 1000 km jest to oszczędność nieomal 400 zł. Wlew gazu zamontowany mamy pod klapką wlewu benzyny. Jest to rozwiązanie z dokręcaną końcówką. Zbiornik o pojemności 53 litrów pozwoli na przejechanie około 250 km na jednym tankowaniu. Podsumowując, koszt montażu instalacji gazowej KMN Evo do samochodu Saab 9.5 silnikiem 2,3 turbo o mocy 270 koni mechanicznych z reduktorem KME Extreme oraz wtryskiwaczami Eco Power, czyli na bardzo, bardzo wydajnym zestawie, jest to koszt 3700 zł. Zwrot kosztów następuje po około 10 tysiącach km. Dziękujemy. Zapraszamy auta seryjne, auta modyfikowane do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług. Zapraszamy ponownie.